Wykorzystam czas czekania na autobus. Dopowiem coś jeszcze a propos tego trzeciego zapachu testowanego, trzeciego w kolejności. Oczywiście przypominam, to nie jest zapach numer 3, że to może być zapach numer 3, ale nic nie mówię. No, szansa 1 na 14. To jest zapach, który powiem szczerze, po dłuższym czasie mam wrażenie, że na mnie pokazał więcej takich aspektów nadjeziornych, że tak powiem, takich trochę nawet roślinnych. Natomiast mimo wszystko jednak ta słodycz była. Natomiast na Darku do dłuższego, przez dłuższy czas generalnie pozostała ta słodycz. Także powiem szczerze, dosyć kontrastowy, bo doceniam koncept i w ogóle po przeczytaniu opisu doceniam właśnie zamysł, jakby wizję i tak dalej. I powiem szczerze, te trzy zapachy pierwsze potestowane, bo o dwóch jeszcze nie zostało nagrane, z tego względu, że po prostu poszło w trochę w innej kolejności niż to było testowane, także odnośnie zapachu 1 i 2 tych testowanych jeszcze będzie osobno. Nie powiem dlaczego tak będzie w innej kolejności jednak. Natomiast powiem szczerze, że wszystkie te trzy zapachy bardzo się zmieniają. Faktycznie możemy obserwować rozwój, to jest ten duży plus, ponieważ wiemy, że aktualnie no niestety ogrom zapachów jest dosłownie jednoliniowych. A tutaj faktycznie, co się sprawdza za jakiś czas, to faktycznie obserwuje się ewolucję tych zapachów. Powiem szczerze, z tych trzech mam już jednego ulubieńca. Myślę, że takiego ulubieńca, że w ogóle byłby świetnym zapachem dla miłośników klimatów listkowo-zielono-figowych.